Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę i witam was w moim nowym Let's Playu, a mianowicie Let's Playu z gry Spirits, stworzoną przez Spaces of Play w 2012 roku. Znaczy, wydano w 2012 roku, tworzona była wcześniej, o wiele wcześniej. Jest to gra logiczna, bardzo mocno inspirowana lemmingami, bardzo podobna jest ta gra do lemmingów. Jeżeli nie znasz lemmingów, to tak naprawdę nie znasz historii gier i w ogóle, ponieważ lemmingi były czymś bardzo dużym w latach chyba 90., o ile dobrze mi się kojarzy. I teraz będziemy grali, że tak powiem, w świeże podejście do lemmingów. Jest to bardzo, bardzo fajna, przyjemna gra z piękną grafiką, ręcznie rysowaną, z orkiestrową muzyką. Nie jest ona, że tak powiem, tworzona elektronicznie na kompie, są to prawdziwe instrumenty. Tam, gdzie są instrumenty, to są prawdziwe instrumenty nagrywane w studiu. Więc oprawa audiowizualna w tej grze jest bardzo, bardzo piękna i cudowna. Poziomy, jeżeli chodzi o zagadki logiczne, to z czasem one robią się coraz trudniejsze, coraz trudniejsze. Jest w tej grze aspekt przechodzenia, że tak powiem, na 100% i my będziemy przechodzili Spirits na 100%. A jak to będzie wyglądało, żeby na 100% przejść, to zobaczymy już w trakcie gry. Zajmiemy się pierwszymi 10 odcinkami aktualnie, więc klikamy play. Pierwszy poziom uphill, więc o co chodzi w tym poziomie? Więc to są nasze sprycy w grze aktualnie, jeżeli chodzi o fabułę, ponieważ jest to gra, która ma jakąś tam fabułę, nie jest ona zbyt ważna, ale żeby było wiadomo, o co tutaj chodzi. Aktualnie jest jesień i liście, duchy liści wychodzą z liści, że tak powiem, i chcą przejść na, że tak powiem, na drugą stronę, ale one są troszkę głupkowate, nie widzą niebezpieczeństw i tak dalej, więc musimy im pomóc dojść do tamtego pięknego wiru, omijając wszystkie przepaście, wszystkie przeszkadzajki i inne rzeczy, i przy okazji przechodzę grę na 100%. Tutaj jeszcze nie ma tego aspektu 100%owego, ale jest coś takiego jak complete perfect, czyli żeby najbardziej optymalną ilość duszków uratować oraz zebrać ileś tam roślin. Akurat w tym poziomie nie ma roślin, no więc o roślinach później porozmawiamy. Okej, mamy kolejny poziom i musimy aż tutaj się dostać. Z tego co kojarzę, to muszę Spiritsy tutaj posłać na górę. I stąd posłać ich jeszcze raz w górę. I chyba powinni dać radę dojść do wiru. Coś mi się wydaje, że ten gościu nie dojdzie, albo dojdzie. Chyba dojdą do wiru wszyscy. Ten tutaj się tak dziwnie bujał, ale... Okej, wszyscy doszli. Completed perfect 3, 8 spirits, 8, 0 plants. Okej, collected. Trzeci poziom, grow. Więc tutaj zaczynamy właśnie ten aspekt stuprocentowości. Na poziomie będą się pojawiały tutaj takie malutkie roślinki, które trzeba, że tak powiem, zebrać w cudzysłowie. Zbierają się wtedy, kiedy duszek dotknie jednego ze spiritsów lub... że tak powiem, wyrzucimy troszkę pyłku na roślinkę, żeby ją uratować. I jak my tutaj robimy? Ponieważ spirycy mają 4 różne zdolności. Żeby móc ich wykorzystać, żeby dojść do wiru, niestety korzystając z tej zdolności, wtedy tracimy spiryca, którego możemy dojść do wiru, więc trzeba jak najbardziej oszczędnie używać tej zdolności. Ponieważ w tym poziomie mamy nową zdolność. Na początku zaczęliśmy od chmurki, która tworzy nowy wiatr. Teraz mamy nową zdolność, a mianowicie roślinkę w tą stronę. I teraz nasze spirycy będą mogli wejść po tej roślince, by dojść do tego wiatru i dojść do tamtego wiru. Strasznie wszystko skomplikowane, ale teraz będziemy musieli... wyrzucić pyłek! No, żeby zebrać roślinkę. I się udało. I na tym polega głównie mechanika całej gry. Więc przeszliśmy ten poziom idealnie, z 2 spirycami i z 1 roślinką zabraną. Cudownie! Czwarty poziom, Rise. Okej, więc tutaj mamy kolce. Kolce nam się nie podobają, ale wydaje mi się, że... Okej, myślałem, że być może przeskoczymy te kolce. Najwidoczniej się pomyliłem. Nie będziemy przeskakiwali tych kolców. Więc zarzucimy tutaj roślinkę. żebyśmy nie wchodzili na te kolce. I teraz Spiritsa poszlemy tutaj do góry, w chmurkę zamienimy. I to powinien być koniec poziomu. Teraz tylko musimy poczekać, aż wszystkie Spirytsy dojdą do tego końca. I zgaduję, że to jest perfekcyjne przejście. Inaczej nie dałoby się tego zrobić. Tak, mamy perfekcyjne przejście. Uratowaliśmy 5 Spirytsów oraz 0 roślin zebraliśmy, ponieważ tutaj nie ma roślin żadnych. Poziom 5. Dig. Tutaj mam roślinkę. I tutaj mamy roślinkę. No dobra, więc na razie będziemy korzystali z nowej zdolności, Dig, którym możemy zrobić dziurę w otoczeniu. Więc tą roślinkę bez problemu będziemy mogli zdobyć. Tą będziemy musieli chyba zdobyć w locie. Czy ci degeneraci teraz nie będą mogli zejść? O, nie. Tak się nie bawimy. Restart. Wiatr tam jest za silny, degeneraty nie mogą zejść. Dobra, więc zrobimy tutaj jak najniżej tą dziurę. W ten sposób każdy będzie mógł tutaj spaść. Cool. Dobra, więc jedna roślinka jest uratowana. Teraz robimy kolejną dziurę. Wiatr powinien tutaj dalej wiać. Okej, roślinka uratowana. Chyba tylko 2 roślinki są w tym poziomie, więc wszystko jest w spocie aktualnie. Completed perfectly, 2 spirits saved and 2 plants collected. O ile mi się wydaje, tam był jakiś napis, że chyba jakiś achievement odblokowałem. Nie jestem pewien. Ten poziom. Mamy tutaj aż 3 rośliny do zebrania. Przyciśnij spację do przyspieszenia gry. Już to robiłem. Dobra, więc na razie pójdziemy w prawo. Pozbędziemy się tego grzyba. Mamy pierwszą roślinkę. Tutaj znowu pójdziemy w prawo. Musimy mieć kolejną roślinkę. Chociaż mam nadzieję, że nie przelecimy za daleko. Okej, dobra. Dobrze jest. Teraz musimy jeszcze to zdobyć. Niech pokopię w... A, nie, źle. Dobra. Pokop w dół. I nie mam nadziei, że zadziała. Okej, dobra. Pyłki puściliśmy i zadziałało. Nie! Nie! Wy nie macie spadać! Dlaczego on spadł? Żaden inny nie spadł. Się tak nie bawię. Wszyscy mają przeżyć. Jeszcze raz. Proszę, pozbyć mi się tego grzyba. To możemy wszystkich naraz obudzić. Bo tak to oni po kolei wstają z tych liści, ale możemy wszystkich naraz wziąć. Nie będziemy musieli wtedy później na nich czekać. Ale biegną wszyscy pięknie. Cool. Więc to się wszystko na razie zgadza. Tutaj pod skosem. Okej, to jest uratowane i teraz nikt mi nie umiera. Cool, nikt nie umarł. Dobra, przyszliśmy perfekcyjnie. A o to nam chodzi. O perfekcyjne przejście poziomu. Dobra, kolejny poziom. 7. Release. Zaraz będziemy musieli tutaj wypuścić. Zgaduję, że będziemy musieli wypuścić tutaj ten wiatr. O nie! Tutaj musimy znowu się przekopać. Przez mały cypelek, którego spirycy nie potrafią przejść. Ha, okej, już wszystkie spirycy są obudzone. Mało było w tym poziomie. Więc tutaj pokopiemy w dół. Siema wiatrze. I... koniec, zobacz, ten poziom to w ogóle... to było prościutkie. Następny poziom, jak najbardziej następny poziom. Okej, więc musimy się tutaj dostać, później tutaj. Dobra, więc jak ten degenera tutaj przejdzie, to zapuścimy wiatr w tą stronę. Cool, jest roślinka. Teraz potrzebujemy wiatr w tą stronę. Okej. Bałem, że wiatr może nam nie starczyć i polecie mnie do tych kolców, ale nam wiatru starczyło. Ale one piękne sobie latają. Piękne spirytsy. Okej. Perfekcyjnie? 8 spirytsów i 2 roślinki. Idealnie. Idealnie. Okej, plants. A plant is worth more than 1000 spirits. No więc dobrze, no to spróbujemy uratować tutaj roślinkę. I teraz bym potrzebował w tą stronę wiatr. Okej, bałem się już, że tamten gościu wpadnie. Jest perfekcyjnie. Zigzag, 10. poziom. O, nie jestem fanem tego poziomu. O, zdecydowanie nie jestem fanem tego poziomu, o, ale zobaczymy, czy nam się uda w miarę bez problemu go przejść. Jak grałem sobie sam, to troszkę nad nim czasu spędziłem niestety. Dobra, więc idzie tutaj piękny Spirits i puszcza mi tutaj... Okej, uratowaliśmy roślinkę. Teraz musimy się tam dostać. Zapuścimy kolegę tutaj. W górę. Wtedy powinniśmy tutaj wpaść. Będzie problem z tą roślinką. To mi się strasznie nie podoba. Dobra, wszyscy już przyszli? Come on, come on, come on. Dobra, wszyscy są na górze. I teraz zapuścimy powietrze w tą stronę. I... ja wątpię, żeby to się udało. Nie zdobędziemy tej rośliny. Też jeszcze jeden degenerat został. Nie ma mowy. Nienawidzę tego poziomu. Nie, ja ci dam next level. Musimy ten poziom naprawić. Dobra, jeszcze raz. Początek ma być taki sam. Do góry. Tutaj... Och, nie trafiłem. Bang. Dobrze jest. Dobra, wypuścimy wszystkich od razu już. Tutaj do góry powietrze. Podoba mi się, jak oni tak lecą. Okay. I teraz w tą stronę. I nie ma możliwości, żebyśmy przesunęli to aż tam. A gdybym... w tą stronę zrobił chmurę, to bym wtedy tej rośliny nie zdobył. A możemy tylko z 3 Spiritsów skorzystać, żeby perfekcyjnie zrobić poziom. Pod względu na ilość uratowanych Spiritsów. Okej, chyba się udało. Udało się. Tylko, że mi Spirycy nie weszły do przejścia. Dobra, ale one się teraz cofną, więc być może jest szansa? O mój god, one się nie będą mogły cofnąć teraz! Nie, gro, dlaczego ty mnie to robisz? One się teraz nie będą mogły cofnąć. Nie! O! Dobra, zigzag działa mi na nerwy. Poza Let's Playem siedziałem nad nim i teraz znowu muszę nad nim siedzieć. Come on. Lecą wszystkie Spiritsy. Come on. Okej, jeszcze jeden degenerat został, ale wątpię, żeby mu się udało. O my god, ten pyłek tam zabrać to jest w ogóle katorga jakaś. Nie chciałem przejść do tego poziomu. Tu jeszcze nad 10. poziomem się męczymy. Zigzag. Do góry. Okej, niech wszystkie degeneraty przyjdą. Wake up all. Come on, come on, come on. Wszystko przeleciało. I teraz na skos. Okej, złapaliśmy jakoś tą roślinę. Teraz, żeby wszyscy dolecieli do końca. Okej, jest perfekcyjnie. Udało się, Boże, jak ja nienawidzę tego poziomu. A w ten sposób trzeba go przejść, aż w końcu się uda tak naprawdę. Tam to ustawienie chmurek jest dosyć ważne, żeby to się udało. No dobrze, ale przeszliśmy pierwsze 10 poziomów. Z następnymi 10 poziomami zmierzymy się w następnym odcinku. Ja się aktualnie odmeldowuję. Do zobaczenia. Bye, bye!